dobry widzowie, witam was serdecznie i słuchajcie, na samym starcie wam powiem jedną rzecz, ze względu na to, że ten kanał zaraz będzie miał prawie rok i generalnie sytuacja wygląda następująco. Ja parę miesięcy temu ogrywałem naprawdę taki genialny tryb, który nazywał się Anime Fighting Simulator, coś tego typu. Tak czy siak widzowie, był to jeden z lepszych trybów na moim kanale, no i generalnie bardzo dużo osób lubiło go oglądać. I tak się składa widzowie, że twórcy tego trybu zrobili nowy tryb, czyli Ultiverse Fighter Simulator, czyli generalnie widzowie tryb, w którym to zdobywamy sobie pety, ale nie są to zwykłe pety. Zdobywamy wojowników, którzy są super bohaterami. Więc widzowie, na samym starcie oczywiście zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał koniecznie z dzwonkiem. No i słuchajcie, zaczynamy grać. Dzisiaj wydamy sobie dużo robuxów. A i bez kamerki nagrywam, bo późno jest i nie wyglądam dobrze. Możecie mi napisać w komentarzu: Filipku, pokaż się, to ja będę wiedział, żeby nagrywać nawet jak źle wygląda. Słuchajcie widzowie, przez cały okres trwania tego odcinka możecie zgarnąć darmowe robuxy. Wystarczy, że będziecie oglądali film do końca. W trakcie trwania filmu pojawia się parę kodów na darmowe robuxy, które możecie sobie wpisać o tutaj w tym miejscu. Weźcie sobie karteczkę albo dodatnik, albo cokolwiek i dopatrujcie się znaczków różnych na ekranie, po prostu w losowych miejscach. Podpowiedź jeden był na początku filmu, albo nawet dwa, więc sobie skipnijcie. Przy okazji, jeśli chcecie dostać ode mnie 2000 robuxów, to napiszcie w komentarzu swój nick z Robloxa. No i przy okazji, jaka jest wasza ulubiona postać z Marvela albo z DC? I możecie po prostu napisać to w jednym komentarzu, tak jak tutaj. Moja to Batman, no powiecie, bo gość generalnie nie ma żadnych supermocy, tylko jest totalnym kozakiem, który ma dobry sprzęt, że tak powiem, co nie? Tutaj se lata, tutaj ma jakiegoś huka, tutaj ma jakieś inne rzeczy. No generalnie totalny kozak. Jeszcze tak taką ma kozacką zbroję. No przynajmniej mi się mega podoba. Dajcie znać w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona postać, jaki jest wasz ulubiony bohater. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, w takim razie jesteśmy w tym momencie na Manhattanie, jak widzicie, czyli po prostu jesteśmy w Nowym Jorku. I teraz tak widzowie, tutaj jak sobie naciskamy, to generalnie atakujemy, ale musimy mieć jakiś bohaterów, więc mamy naszego Spidermana. No i jak widzicie, tutaj nas gdzieś prowadzi, ale sobie naciśniemy, żeby po prostu sobie tutaj klepać, no ale wychodzi na to, że nie klepiemy go zbyt dużo, więc musimy wydać robuxy widzowie, żeby klepać bardzo mocno. Słuchajcie, tutaj mamy Bully Maguire, to chyba w ogóle typ wygląda jak ten, pierwszy Spider-Man, to chyba jest pierwszy Spider-Man, mamy go za 1000 robuxów, Jezu, jaki on jest drogi. Mamy opancerzonego Spider-Mana i mamy jeszcze Duckmana. Czym jest Duckman? Czy taka postać w ogóle istnieje? Kupmy widzowie tak, aha, please wait until completing the tutorial, czyli widzowie, musimy zrobić tutorial, dobrze, no to lecimy widzowie w takim razie. Czy w tym momencie widzowie podchodzimy tutaj, puszczamy naszego Spider-Mana, gdzie on jest? A leci, patrzcie widzowie jak leci. No bo on pajęczyny teraz użył, wierzcie mi na słowo. Słuchajcie, i teraz mamy tutaj tego kryminalistę, co nie? No i normalnie nasz Spider-Man sobie go klepie i patrzcie, i on teraz bije ultimate'a, bam, używa takiej pajęczyny i bum, wali bombę od dołu, znaczy w sumie to od góry. Tak czy siak nasze postacie bijają sobie takie ultimate'y, co nie? I jakby im lepszą postać mamy, tym one mają po prostu lepsze ultimate'y, czyli jeśli na przykład mamy postać jakąś legendarną, no to jest szansa, że ta postać naprawdę będzie miała kozackiego skilla, co nie? A nie jak ten Spider-Man, że nie, wyskakuje liną i spuszcza się tą liną i o, myśli, że jest jakimś totalnym kozakiem, gdzie tak naprawdę to nie. Tak czy jak widzowie, musimy przejść sobie teraz tutaj i generalnie dostaliśmy 100 dolarów za uwalenie tych dwóch bandytów i teraz podchodzimy sobie tutaj. Teraz tak, bieramy sobie jedną runę, bam! I dostaliśmy common, no to jest ten, to jest, Jezu, jak on się nazywał? Daredevil to chyba jest, nie? Widzowie? Tylko, że inaczej się nazywa, bo wiadomo, prawa autorskie. I Staker? Okej, okay, nieważne. Tak czy jak widzowie, wychodzi na to, że skończyliśmy nasz samouczek, więc możemy normalnie grać. I teraz tak, słuchajcie, w tym momencie odpalamy się totalnie. Bierzemy sobie tak, widzowie, Game Pass. Słuchajcie, 5000 lajków, widzowie, kupujemy wszystkie Game Passy. Na razie bierzemy tak, 4, znaczy, co ja gadam, 2 razy więcej pieniędzy, widzowie. Musi być 2 razy więcej pieniędzy. Dodatkowo, widzowie, autoclicker, bo nie będziemy klikać. Po co mamy klikać, jak się może klikać za nas samo. Dalej, widzowie, co my tutaj mamy? Dalej mamy 2 razy etykiety, szczęście dodatkowe, widzowie. A, sobie kupmy szczęście i kupmy jeszcze tego Duckmana, albo dobra, kupmy Spidermana, widzowie, czy stać nas na... Nie, dobra, weźmy tego Duckmana, bo tylko 100 robuxów kosztuje, więc myślę, że nam nie zaszkodzi kupnąć takiego superbohatera jak Duckman. Mamy tego Duckmana, ten Duckman bije 27 damage'a, więc tak na dobrą sprawę będzie nam teraz łatwiej. Patrz, te chłopy teraz tutaj wchodzą i no wyjaśniają typa, tylko że w sumie dosyć szybko padają, więc musimy poszukać czegoś mocniejszego. Te chłopy mają 300 damage'a, znaczy 300 HP. No padają też dosyć szybko, tak mi się wydaje, więc musimy szukać jeszcze czegoś solidniejszego, widzowie. O, tutaj mamy oponenta, widzowie, który wydaje się być, no, oponentem naszym po prostu, którego będziemy chcieli tłuc. Ale nie zmienia to faktu, że naprawdę bardzo szybko tutaj już bijamy. O kurde, mamy 500 dolarów prawie. Patrzcie, kurde, niech oni ultimate odpalą. Patrzcie, co ten robi? Rzucił go bombą. Ten strzela z jakiegoś machine guna. Co jest w ogóle? Ten typ jest jak Joker, tylko że jest kaczką. Okej, okay, ale ma dziwne oczy. No, chyba coś tam było, że tak powiem, wcześniej. Tak, dziak, bierzemy tutaj, widzowie, 800 dolarów. Myślę, że tutaj na S totalnie sobie sklepiemy i polecimy sobie po nagrodę.
D. I będziemy sobie zgarniać coraz to nowszych, coraz to lepszych baterów. Bam! 420 dolarów. Fajna liczba, by the way. 420 dolarów, widzowie. Myślę, że możemy w takim razie sobie tam... O kurde, tutaj wbijamy upgrade'y. Myślę, że możemy sobie wrócić i pokupować nowych bohaterów, widzowie. Więc lecimy w takim razie. I teraz co? Ile możemy założyć maksymalnie? A trzech tylko. No dobrze, niech będzie. Tutaj mamy co? Jakąś podkowę. Co? Za robuxy? Ghoul Riders Bike? Dobra, kupuję, widzowie. To ja daję więcej robuxów niż miałem w tym filmie. No ale dobra, niech będzie w takim razie. Dobra, widzowie, kupiliśmy sobie motor. I teraz let's go! To jest tego! Ghost Ridera. W ogóle ciekawostka, widzowie, grałem w Bettina i miałem 13 lat. Miałem nick Ghost Rider 13. Miałem 13 lat, więc miałem 13 w nicku. Dobra, słuchajcie, w takim razie myślę, że powinniśmy... Co? Tutaj mamy to już kupione, widzowie, więc... Open. Otwieramy pierwsze jajo. Ryra dostaliśmy! Kurde, to jest baba Spider-Man. 9% na nią było. Tutaj Spider-Man zwykły, to ja nie chcę takiego, bo on jest słaby. Ja chcę jakiegoś totalnie kozackiego. O! To jest shiny, widzowie, tak mi się wydaje przynajmniej, bo miał taki znaczek, czyli mocniejszy, czyli rzadszy, czyli będzie bił jeszcze więcej niż byśmy chcieli. Dobra, słuchajcie, bierzemy dalej, widzowie. Wszystkie pieniądze wydajmy, żeby zdobyć coś lepszego. Chociaż czy my musimy zdobywać coś lepszego, tak szczerze? Legendarka, jakbyśmy dostali. To było fajne. Fajnie by było, jakby teraz dostał, jak powiedziałem to. No ale niestety. Dobra, lecimy dalej, widzowie, otwieramy kolejną rundkę. Bam! Insect Man. Aha, czyli to jest człowiek insekt, czyli to jest po prostu człowiek robak. Dobra, okej. Okay. Lecimy dalej, widzowie, w takim razie. Bam! No i dobra, nie no, ten kurde chłop to nam pada naprawdę bez sensu. Dobra, Equip Best, widzowie. No i mamy teraz takich dosyć spoko. Tutaj mamy Insect Man, Noir i on jest jakiś ulepszony i tutaj mamy Insect Girl, czyli po prostu baba insekt. I teraz tak, widzowie, bam, bam, bam. I tutaj mamy bosika generalnie. I temu bosikowi zadajemy damage. No, nie, nie. O kurde, POV możemy, widzowie, patrzcie na to. Ej, bez kitu, dobra. Możemy sobie na motorze jechać w tak POV. I słuchajcie, klepiemy go teraz. 300 dipsa, bo nam się tutaj ultimate'y podpalały. No powiem tak, za 5000 mamy kolejną krainę. Myślę, że jeśli go teraz zniszczymy, no to powinno być git. Tutaj w ogóle mamy boosty wszystkie rozpisane. Mamy pieniądze razy 2, fusex razy 1. No generalnie nie ma tego jakoś dużo. 5% na szanse na krytyczne obrażenia. No nie jest tego dużo, ale widzowie, no słuchajcie, jest jak jest. Tutaj bierzemy kolejny bonus i w sumie mamy 1% więcej na kryta. Fajne jest to, widzowie, że tutaj grając po prostu cały czas dostajecie nowe bonusy, co nie? Więc tak na dobrą sprawę, to sobie możecie po prostu grać, expić i jakby, wiecie, lecieć do przodu cały czas i rzeczywiście macie progres co chwilę, bo wbijacie sobie jakieś nowe statystyki. Dobra, schowajmy je sobie, bo w sumie są tam bezużyteczne patrzenie na nie. No i dobra, słuchajcie, ten chłop tutaj nawala z karabinku, jak widzicie. Ta Insect Girl, co ona będzie robić? Bo ja nawet nie widziałem, co ona robi. Zobaczmy. Aha, ona tak po prostu robi jakieś salta i tak dalej. Ten sobie tutaj nawala po prostu z pistoletu i dostaniemy level upy, widzowie, na nich. Okej, okay, i dostaliśmy pieniądze i mamy przejście do kolejnej krainy, więc widzowie, wbijamy sobie w takim razie. Bam. Czy ja mogę przejść? Halo? Ja... O, dobra. Przeszliśmy, widzowie, na kolejną krainę. Teleport to Zandor. Co to jest Zandor? To jest w ogóle jakieś miasto fajne. A, tutaj mamy questa. Weźmy sobie questa od gościa. On prawdopodobnie będzie chciał, żebyśmy tak, żebyśmy uwalili tych typów 20, chyba tak mi się wydaje. Blue Food Soldier. Tak, 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 widzowie. Musimy ich walnąć 20. Później będziemy mieli jakieś kolejne questy i wtedy dostaniemy nowe pojazdy, bo właśnie w tamtym trybie pamiętam, że się dostawało jakieś chmurki i tak dalej za robienie właśnie questów, więc to było dosyć spoko, co nie? Więc tak na dobrą sprawę nie musiałem kupować tego pojazdu, bo mogę zrobić questy i prawdopodobnie miałbym to samo, no ale kim bym był, gdybym nie wydał robuxów. Dobra, zobaczmy, widzowie, czy są... No właśnie, są boosty. Dlaczego ja boostów nie kupiłem, widzowie? Pytanie. Dobra, double damage, widzowie. White shiny chest. A czemu nie ma dwa razy więcej tego? No nie, nie ma dwa razy tych pieniążków. Ale lipa, dobra. Weźmy, zróbmy tak, widzowie. Niech każdy idzie na innego typa. Czy każdy bije innego? Dobra, teraz nie. Oni są jacyś odklejeni, widzowie, nie wiem. Dobra, niech sobie tak klepią chłopaki, bo ja tutaj chciałem szybki progres zrobić, widzowie, i wiecie, żeby było fajnie, a tutaj te chłopy nie wiem, co robią. Dobra, tak czy siak, jest fajna taktyka na tym trybie, na trybach tego typu. Ja wam, widzowie, zaraz pokażę. Sytuacja wygląda, widzowie, następująco, bo tutaj, wiecie, mamy double damage i tak dalej, no jest fajnie, co nie? Oni sobie tam levelują, ten ma trzeci level w ogóle i tak dalej. Fajnie, 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 ale dostajemy 1000 za jednego tego typa. I teraz tak, tutaj mamy jakiegoś bossa, który ma HP ile? 150 tysięcy. Trochę dużo, więc chlebmy sobie tego typa. Więc zabijcie tego typa, widzowie. My zaraz dostaniemy pieniądze. Nie da się tak zrobić. O nie! No dobra, no to najbliższego chłopa chociaż klepcie. I co, tepnie was do mnie? No nie, no tepa ich, widzowie. Dobra, to tutaj mamy gościa. 25 tysięcy damage'a. Dobra, widzowie, let's go. Bo taka jest taktyka, miałem mówić, że oni niech sobie klepią coś mocnego, a ja sobie będę dropił coś mocnego. Więc widzowie, dropimy w takim razie. Bam, komona dostaliśmy. Starking. Kolejna rzecz, widzowie, bam, dostaliśmy Cricket, czyli to jest świerszcz. Dalej, widzowie, Drago. To jest za postać w ogóle z tego, bo ja nawet nie wiem, co to za postać była. To jakiś commons,
znowu, widzowie. No nie, no to jest słabiutkie, giga. No ja chcę jakąś postać mocną dostać. Co to ma być? Halo? No nie, no cricket. Ja chcę coś mocniejszego niż jakiś człowiek wasz. O! Nie pamiętam nazw tych postaci, widzowie, ale fajnie, że dostaliśmy lepszą, tak mi się przynajmniej wydaje. I słuchajcie, equip best i mamy teraz jeszcze lepsze postacie, więc robimy bam, bam, bam. Proszę mi tutaj atakować. Dziękuję serdecznie. No i w sumie teraz wam powiem, że dosyć szybko tutaj będzie szło, tak mi się przynajmniej wydaje. Kolejna kraina, nie wiem ile kosztuje, ale o! O kurde! Co to za spell w ogóle? Ej, fajnie, powiem wam, że fajnie to idzie. Myślałem, że to będzie szło dłużej. 50 tysięcy, kolejna miejscowa. Mamy shop. Ej, widzowie, i za tikety, czyli te tutaj możemy sobie dropnąć jakichś bohaterów. Czyli tutaj jest jakiś system, widzowie, który pozwala nam zbierać bileciki i z tych bilecików możemy sobie kupić. Czyli tak jak ostatnio tutaj w tym, w trybie tych twórców było tak, że na przykład jak otwieraliśmy jedne jajka, bo tam były jajka. Jak otwieraliśmy na przykład 1000 jajek, to było 100% szansy, że chociaż jedna legenda nam poleci. No to tutaj, no mamy coś podobnego, można powiedzieć, coś podobnego. Więc myślę, że dosyć spoko opcja, ale nie zmienia faktu, widzowie, że ja jestem ciekawy, czy mogę sobie coś zwiększyć tutaj jeszcze. Ja bym coś jeszcze tutaj przywalił. 5 razy lag, widzowie. Myślę, że może się nadać, więc weźmy sobie jeszcze 5 razy laka, żeby, wiecie, żeby walić coś jeszcze mocniejszego. Laka tu mamy kupionego, to jakiś turbo lag. Możemy dokupić więcej slotów na postacie, widzowie, bo mamy tych postaci, jak widzicie, 3, a ja bym chciał więcej. Czy ja mogę tutaj, nie wiem, kupić więcej? Chyba nie, albo jest jakiś game pass, nie mam pojęcia. Tak czy jak, widzowie, mamy teraz zwiększone procenty na te postacie, więc ja tak na dobrą sprawę bym pootwierał za te wszystkie pieniądze. No dobra, tutaj drago dostaliśmy. Ja chcę coś mocnego, widzowie, naprawdę, mamy taki procent zwiększony, naprawdę. I chyba z tego, co wiem, jak mamy dużo właśnie tego samego bohatera, to sobie możemy zrobić jakieś właśnie, jakieś złote, jakieś rainbowy i tak dalej. Z tego, co pamiętam, tutaj też się takie rzeczy dało, więc zaraz sobie zobaczymy w sumie, czy rzeczywiście się tak da. I pamiętam, że można było sobie levelować innymi postaciami właśnie inne postacie, więc tak na dobrą sprawę zaraz będziemy mogli użyć jakiejś postaci, żeby zlevelować sobie inne postacie. W ogóle, jak szybko im idzie uwalanie tego bossa, widzowie, tak szczerze. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że będzie tak szybko to szło. Myślałem, że będzie trochę gorzej, a jednak jest całkiem git. Jest całkiem git, więc... O, i tutaj rare kolejny, Tamora. Bardzo fajnie, widzowie, 7 kafli dostaliśmy. Kolejny, okej! Okay. Dobra, let's go, widzowie. Bierzemy sobie w takim razie, nakładamy sobie najlepszych i teraz tak, jak naciśniemy sobie ją, mamy tutaj level up, widzowie. O, i mamy to, widzowie, patrzcie, zaznaczymy sobie tak, select unlock i teraz, widzowie, fuse selected i teraz sobie wbijamy ją na wyższy level i jak widzicie, wyczyściliśmy sobie ekwipunek. No i generalnie w tym momencie mamy sobie ją na wyższym levelu, czyli ona ma jeszcze większy damage, więc generalnie możemy sobie wszystko zbijać jeszcze szybciej, więc dosyć spoko opcja, powiem wam szczerze. Nie spodziewałem się, że... A, no właśnie, nie spodziewałem się, że uda się nam dropnąć w tak szybkim tempie to wszystko. Powiem wam, że dosyć szybko nam tutaj to leci. Myślałem, że to będzie szło trochę gorzej, ale no jest okej, okay, jest okej, okay, jest całkiem git. Zobaczmy jeszcze, jakie są game passy dodatkowo. Tutaj mamy, widzowie, small storage, czyli powiększenie ekwipunku. Tutaj mamy ultra lucky. Tutaj mamy dwajk fuse, czyli po prostu dwa razy więcej expa za fuzowanie. Tutaj mamy VIP, czyli mamy tutaj więcej expa, dodatkowe sloty, chat tag. No to nas nie interesuje, kurde. Multi open, ultimate, no nie, no o. Five heroes equipped, to, widzowie, chcemy. Czyli dodatkowych dwóch herosów, żebyśmy mogli wyekwipować, żebyśmy mieli 5 zamiast 3. Bo 3 to co to jest 3? To jest nic. Teraz, widzowie, lecimy tak. Niech każda baba nam tutaj popa jednego opacnie, bo to się nam opłaca, widzowie. Jak nasyłamy sobie na każdego osobno, bo widzicie, tutaj odpalają sobie te skille. Każdy sobie odpala te skille i sobie jakoś lecą. Tutaj bam, 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 tyk i zrobione. I teraz możemy sobie po prostu wlecieć w ten sposób. Bam, bam, bam. Jak macie 4 takie same, co ja gadam, 3 takie same postacie, widzowie, to jest naprawdę giga, giga fajnie, więc można po prostu, wiecie, fajnie dowalić tutaj, więc myślę, że to jest dosyć spoko opcja. Kurde, bardzo mi się podoba, że wprowadzili właśnie też pojazdy z tych różnych właśnie uniwersów, że tak powiem. To jest bardzo fajne. To się podoba dla mnie akurat. Kładziemy 21, 30, no prawie 7 mamy tutaj zebranych pieniążków. No, powiem wam tak, sadgę. Myślałem, że nam przelicznik się uda tutaj zrobić i że będzie dokładnie... Kurde, no myślałem, że będzie, no ale nie, nie pykło. Dobra, nieważne. Tak czy jak mamy 22 kafle, widzowie? Powiem wam tak, na dobrą sprawę moglibyśmy teraz siąść tutaj i przyfarmić tego bossa. Dobra, zróbmy tak. Siądźmy na niego, widzowie. Widzimy się zaraz. Zobaczymy, ile za niego dostaniemy. No ja idę siku w międzyczasie, więc widzimy się, jak będzie miał low HP. Dobrze, widzowie, jesteśmy w połowie klepania tego bossa i słuchajcie, w ogóle mamy tutaj do odebrania rzeczy, więc tak na dobrą sprawę możemy sobie odpalić 2 razy pieniądze. Nie wiem, gdzie jest ten boost, bo sobie tak na dobrą sprawę to... No właśnie, nie wiem, co się stało, bo myślałem, że go gdzieś mamy i tutaj mamy boosty, a jak widzicie, nie ma tutaj. Jest 2 razy shiny i tylko to. I tutaj pieniądze mamy i pasy. I tak na dobrą sprawę chyba ten boost na pieniądze jest tylko i wyłącznie do zgarnięcia właśnie z tych codziennych po prostu giftów. Więc dosyć spoko, bo jak widzicie, jak gramy sobie 5 godzin dziennie, no to dostajemy plus 10 lag i możemy sobie to zestakować i po prostu
prostu otworzyć naprawdę kozackie sobie bosiki. Tak czy jak widzowie, mamy naprawdę teraz potężny mnożnik, bo mamy pieniądze razy 4, lagę razy 8. No i generalnie, jak zniszczymy tego bossa, no to wydaje mi się, że naprawdę wypadnie nam bardzo dużo i będziemy mogli przejść na kolejną krainę. Więc jak dla mnie akurat mega fajnie, bo ja bym sobie akurat poszedł i zobaczył, co tam jest nowego. No i przy okazji pograłbym sobie w nocy, żeby wiecie, już tam nabić troszeczkę sobie pieniążków i tak dalej. I żeby wam nagrać kolejny odcinek. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli, widzowie, w ogóle serio, piszcie w komentarzu, czy chcielibyście kolejny odcinek, bo ja, no nie wiem, czy byście chcieli, czy też nie, więc możecie napisać, weź tam w sekcję komentarzy, przy okazji zostaw lajka, suba i napisz mi w komentarzu, widzu, czy właśnie byś chciał albo chciała kolejny odcinek z tego trybu. No ja się mega jaram akurat, co nie, tym trybem, więc możecie mi zostawić, żebym po prostu miał z tyłu bani, że o, nagrywaj se, Filip, to ja se będę wtedy nagrywał i będzie fajnie, nie? Tak czy jak widzowie, 40 koła jeszcze do zbicia mamy tutaj, gość generalnie już powoli kończy swój żywot, można by powiedzieć, bo no dosyć mocno go okładamy. W ogóle widzowie, w następnym odcinku możliwe, że kupimy sobie wszystkie game passy, jeśli dużo lajków zostawicie, więc serio, dużo lajków, będziemy kupować wszystkie game passy. Dobra, ogólnie to tak, 30 tysięcy, 20, 10. Dobra, i słuchajcie, gość już totalnie zaraz będzie miał wywrotkę, bo jak widzicie, tutaj odpalili sobie ultimate i uwaga, 3, 2, 1 i uwaga, ile dostajemy? 122 koła. No nie, no taki mnożnik, widzowie, to ja się spodziewałem, że tak właśnie będzie to wyglądało, tak szczerze, ja się spodziewałem. Dobra, mamy kolejną krainę już odblokowaną, widzowie, dostaliśmy dwa razy więcej niż potrzebowaliśmy, więc wchodzimy sobie tutaj. No i generalnie następna kraina, widzowie, to no takie miasto dalej, tylko że tutaj generalnie mamy zupełnie innych przeciwników. Tutaj oni mają po 7 koła, jak widzicie, więc sobie możemy ich sklepać. Tylko że kurde, chyba trochę ich się będzie, chociaż nie, nie będzie się ich klepać jakoś długo. Powiem tak, zobaczmy, ile będą właśnie nasze postacie tutaj ich okładać. Myślę, że dosyć krótko, pewnie powinniśmy sobie wziąć misję na nich, ale zobaczmy, ile nam z tego busta wypadnie, bo wiecie, darmowe pieniążki w sobie będą nam przydatne na nowe jajuszka, w sensie na nowe klejnoty i po prostu na nowe postacie dzięki temu. Co, słuchajcie, tutaj mamy w ogóle do odebrania cash. 5 razy, dodatkowe 5% cashu. Dobra, nie, powiem tak, mamy kolejny przelicznik, jak widzicie. Z tego tyle cashu nam będzie lecieć, że to jest masakra. Jak my będziemy sobie te statystyki rozwijać, widzowie, to naprawdę będzie tego mega dużo. 4 klocki. Dobra, powiem tak, to jest OP, to jest OP. Dobra, bam, bam, bam. I słuchajcie, otwórzmy sobie chociaż parę, widzowie. Bam, komonik, tutaj dostaliśmy taką babę. Tutaj bam, tutaj znowu dostaliśmy. Star Flame się nazywa, ale wiadomo, że się nazywa się zupełnie inaczej, pewnie. O, to jest ten, kurde, on z Batmanem chodził. Jezu, znaczy chodził, no w sensie, że wiecie. Jak on miał na imię? Robin, a się tutaj nazywa Pigeon, jak jakiś Pokémon. Gaia, o kurde, ale fajna babka. Bardzo mocna, bo fioletowa, no i znowu ją dostaliśmy. Dobrze, widzowie, dobrze, let's go. I uwaga, bam, no i znowu Pigeon, czyli Robin. Robin, wariacie, weź nam, przestań dropić. No, proszę, przestań mi dropić, no. Ale weźcie, dajcie mi trzy jakieś dobre postacie, proszę. Bam, dobra, jeszcze trzy próby, widzowie. Bam, dobra, dwie jeszcze. No i uwaga, bam. Ojejku, dobra, i ostatnia próba, widzowie. Bam, no i dziękuję serdecznie. Dobra, powiem wam tak, nasi nowi bohaterowie klepią po... O, dobra, znacznie więcej. Więc ja sobie, widzowie, tutaj ich zostawiam. Zobaczmy tylko ich ultimate'y i myślę, że na tym będziemy mogli skończyć. Ten chłop tutaj nawala laserkiem, jak widzicie, a te babki takimi skałami tutaj solidnymi. Więc słuchajcie, widzowie, dziękuję serdecznie za uwagę, za obejrzenie. Pamiętajcie o zostawieniu lajka, suba, z dzwonem, komentarzyk. No i co? Trzymajcie się, do widzenia i hej!